Rysowanie kotka krok po kroku. Lila, wybieraj kolor. Jaki chcesz, ok. Dobra, zaczynamy. Patrzysz na moje, tak? Żeby później powtórzyć to u siebie. Najpierw tutaj na moje. A w ogóle wykorzystałyśmy co? Co to jest? To jest reklamówka z kawy. Torebka, tak? Bo zobaczona. Nie jest to reklamówka, tylko torebka. Nie musi być z Kauflanda, ale robimy recykling. Dobra. Najpierw zaczynamy od dosyć dużego koła. Tak, dużo, bo chcemy, żeby to było no, na dużej powierzchni. Ucho. Dobrze. Teraz ucho. Poczekaj, Lilianko. Najpierw ja, później ty. Ja wiem, że ty wiesz, ale dzisiaj w tej pracy chodzi o to, żebyś wytrzymała, tak? Ja robię krok, ty robisz krok po mnie, ok? No, będziesz mogła pokolorować na wszystko, jakie chcesz. To teraz patrz. Z lewej strony, gdzie lewa ręka? Ucho. Zobacz. I jeszcze tutaj taki trójkąt. Proszę. Z lewej strony. Możesz wybierać kolor, jaki chcesz. I w środku, nie? Nie mówiłam, co prawej stronie. Ok, teraz Lilianko. Z prawej strony staram się takie same ucho narysować. Proszę. No, ja mam takie. To nic, no to jeszcze przerwę. Tylko tak nie ma. Okay. Lila, teraz oczka, zobacz w jaki sposób. Będą to dwa półkola. Teraz robię dwa ruchy. Jeden. Dwa. Mam porwaną torebkę, ale nie ważne. Jeden. Dwa. Lila. Nosek. Mogę taki bardziej trójkątny? Postaraj się zrobić taki sam jak ja. O to dzisiaj chodzi. Tak? To jest rysowanie pod dyktando. Dokładnie tak samo jak tu widzisz. Ok. Teraz będzie pyszczek. Uwaga. W jedną, w drugą. Dobrze. Okej, okay. Uwaga. Po prawej stronie, gdzie masz prawą rękę? Tak. Trzy kropeczki. Trzy. Jeden, dwa, trzy. Teraz ty. Proszę. Dziękuję. Tylko oddaj. Dobra. Uwaga. Alian, patrz, zrobiłaś po lewej. Dlaczego? Ja zrobiłam tylko po prawej. Tak? Dlatego, że nie chciałam robić od razu kropek po lewej stronie, tylko też trzy wąsy. Jeden, dwa, trzy. Po prawej stronie. Zobacz, skąd wychodzą wąsy. Tam? Licz. Głośno licz. Dobrze. Teraz dopiero robię kropki po lewej stronie i będzie ich trzy. Jeden, dwa, trzy. Ty już masz zrobione. I trzy wąsy, ale teraz zaczynam, Liliana, teraz zaczynam z dołu. Zobacz. Jeden, jeszcze nie skończyłam. Dwa, trzy. Licz głośno. Jeden, dwa, trzy. Świetnie. Uwaga, przechodzę teraz za moim cudownym papierem do łapek. Robię trzy kreski. Jedna, zobacz Liliana, druga jest jaka? Krótsza, dłuższa, jaka? Krótsza. I trzecia, staram się, żeby była taka sama jak ta po lewej stronie. Takie trzy kreseczki. Chcesz mój? Nie, możesz wziąć tylko na chcesz. Dobra. Ta środkowa, pamiętaj jaka? Trzy. Okej. Okay. I teraz, Liluś, zobacz. Robimy coś na zasadzie chmyk. Co to będzie? Jedno. Tak, to będą łapki. Zrób. Kolano mi wlazło w kadr. Raz. Może wytniesz. Ciebie słychać, mój synu. Ale okej, okay, kocham cię. Nie będę nic wycinać. Nie, nie będę ciąć filmu. Dobra, Liluś, teraz rysujemy pazury. W łapce po prawej stronie. Tak jak Yumi. Po prawej stronie. Uwaga, na każdej poduszce będzie jeden pazur. Ile ich będzie? Trzy. Tak.
Jeden. Licz głośno. Dwa, trzy. Dobra. I po lewej stronie. Jeden, dwa, trzy. Jeden. Dwa. I trzy. Dobrze. Uwaga, Liluś. Hubert, nie teraz będzie to takie półkole. Zobacz, skąd wychodzę, skąd zaczynam. Zaczynam lewa strona. Mhm. I patrz, gdzie kończę. Przy łapce, widzisz? Zrób coś takiego. Od tej zaczynam. Mhm. Bardzo, bardziej z góry. Mhm. Nie zrobiłeś jeszcze. Mhm. Tylko zasłaniasz to. Na brązowy. No. Patrz, gdzie się kończy. Mhm. I teraz Liluś. O, twój będzie trochę szczuplejszy. Mój będzie grubas. Patrz. Z drugiej strony robię dokładnie to samo. Mhm. Kończysz przy łapce, tak? I teraz ogon nam jeszcze został. Taka pupcia u ciebie wyszła. Słuchaj, mój to jest w ogóle jakiś taki tłuszczak. Tak jakby siedział. Teraz spacz. Zaczynam z dołu. Prowadzę kreskę. Spójrz, kochanie. Teraz idę do góry. Zawracam. I trochę już tutaj będzie ten ogonek chudszy. Próbujemy. Tak, do góry. Świetnie. Mhm. I okej. W dalszej części będziemy pokazywać, jak wieszamy te nasze kotki na sznurku i będziemy liczyć, ale teraz pokażemy, jak nam wyszły, ok? Ciąg dalszy nastąpi. Kocham cię. Dzięki, Hubert. Ciąg dalszy nastąpi.